Witajcie, z tej strony Ewa Rożnowska. Moi drodzy, w związku z prośbami od Was, abym wprowadziła Was w kwestie dotyczące numerologii, pragnę rozpocząć cykl filmów, w których poruszać będę tematy związane z jej praktycznym wykorzystaniem. Do tej pory mogliście obejrzeć na moim kanale materiał, w którym omawiam kwestie przysiąg, ślubów i zobowiązań inkarnacyjnych właśnie pod kątem numerologicznym. I takich materiałów będzie zdecydowanie więcej, gdyż moje podejście do kwestii interpretacji numerologicznych jest ściśle powiązane z podejściem z poziomu energetycznego. Jako numerolog, ale przede wszystkim energoterapeuta, staram się podejść do wszelkich problemów natury ludzkiej właśnie przede wszystkim pod kątem naszej energetyki. Ważne jest, abyście zrozumieli taką kwestię, iż wszystko, co nas otacza, włącznie z nami, to określona forma energetyczna. Ta forma posiada swoje wzorce i określone wibracje. Mianowicie wszystko we wszechświecie wibruje na własnym poziomie energii. Na tej też podstawie, między innymi, możemy określić wiele zależności dzięki numerologii, ponieważ liczby i litery również posiadają swoją wibracyjność. Kiedy wgłębimy się w nasze kody numerologiczne, jesteśmy w stanie rozszyfrować siebie, jak również wskazać na wiele kwestii z naszej przeszłości, zarówno inkarnacyjnej, oraz określić możliwości swojego rozwoju, a tym samym wskazać na potencjał wykreowania swojej przyszłości. A w moich praktykach numerologicznych kieruję się w sumie wieloma systemami analitycznymi z dziedziny numerologii. A podczas swojego doświadczenia z tą praktyką zauważyłam, że choć z analizy numerologicznej jesteśmy w stanie określić bardzo wiele zależności, odczytać wiele blokad i obciążeń, to do całości obrazu brakuje jednak bardzo istotnej kwestii, mianowicie energetyki ludzkiej. W związku z tym wykonywanie moich analiz numerologicznych łączę bardzo często z analizą energetyczną danej osoby, ponieważ nie jesteśmy w stanie z numerologii wyczytać choćby takich obciążeń jak na przykład klątwy, złorzeczenia, uroki, czy klątwy rodowe, czy nawet kwestie ciężkich traum jak na przykład molestowanie seksualne czy alkoholizm. Natomiast z drugiej strony numerologia może nam dać wskazanie na pewne możliwości do posiadania pewnych tendencji oraz blokad, na przykład predyspozycji do depresji, do popadania w nałogi, do posiadania pewnych trudności interpersonalnych, a nawet wskazanie na pewne rodowe lub inkarnacyjne obciążenia. Ponadto numerologia może dać nam odpowiedź na to, jakie mamy predyspozycje charakterologiczne, zawodowe, czy wręcz wskazać na specyfikę naszej duszy oraz dość precyzyjnie określić nasze przeznaczenie na dane wcielenie. W momencie, kiedy połączymy te dwie dziedziny, jesteśmy w stanie określić wiele aspektów, które blokują i obciążają nasze jestestwo oraz naszą duszę. Ponadto analiza numerologiczna jest idealna w celu planowania istotnych decyzji życiowych jak ślub, duże inwestycje, zakładanie firmy czy nawet dobieranie odpowiednich imion dla dzieci. Możliwości wykorzystania numerologii w życiu jest ogromne, także zapraszam do oglądania materiałów, które systematycznie będę umieszczać na swoim kanale, jak również na swojej stronie www.kodyświadomości.org czy też na fanpage'u Facebooka. Dziękuję i do zobaczenia.